Niespełna 40 km na północ od Płocka znajdziemy jeden z najbardziej sielskich polskich krajobrazów. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tworzy grupa 72 obiektów mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i sakralnych, które uzupełniają elementy tzw. małej architektury. Charakterystyczna dla Mazowsza wieś rzędowa rozpościera się na 50 hektarach wyjątkowego parku etnograficznego, który funkcjonuje wedle ludowego kalendarza tradycyjnych polskich świąt i zwyczajów. Nietypowa ośmioboczna kaplica zdębska pochodzi z XVII wieku. Wedle legendy zbudowano ją w miejscu, gdzie pojawił się obraz Maryi. Z pierwszej połowy XVIII wieku pochodzi trójnawowy, drewniany kościół z drążdżewa, służący pierwotnie jako kaplica myśliwska. Świątynia sąsiaduje z zespołem parkowo-dworskim z Bojanowa. Wnętrza tchną XIX-wieczną atmosferą polskiego szlacheckiego dworu. Skansen w Sierpcu wciąż się zmienia, jak pory roku. Warto zostać tu kilka dni i poddać się naturalnemu biegowi rzeczy i spraw. Warto odnaleźć kwintesencję polskiego mitu o naszej przeszłości.